Witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj chciałem Wam pokazać nowy domek dla Agam. Od kilku dni jestem w trakcie wykonywania nowego terrarium dla jaszczurek. Tutaj akurat jest dopiero położona druga warstwa kleju, półeczki zrobione. Na razie tutaj dwie żarówki zwykłe, takie grzewcze, żeby szybko odparowywała woda. Terrarium o wymiarach 120, długość, szerokość 40, wysokość 70. Takie można powiedzieć terrarium dla jednej dorosłej agamy. No zobaczymy. Niebawem będzie nowa jaszczurka w rodzinie, także to taka niespodzianka. To co będzie, to pokażę Wam przy następnym filmiku. Zobaczycie. Myślę, że się części może spodobać. Także tutaj takie prace remontowo-budowlane trwają. Dzisiaj wierciłem otwory na wywieczniki. Woda odparowała, więc dzisiaj jeszcze będę kładł trzecią warstwę docelowo. Plan jest, żeby tych warstw było 5. Te terrarium było budowane z płyty meblowej praktycznie od podstaw. Znaczy nie praktycznie, tylko od podstaw. Ona nie była kupiona, ale po prostu zamówione płyty w sklepie meblowym. Szyby u szklarza, wszystko po prostu zostało zrobione metodą chałupniczą. Jeszcze Wam na koniec pokażę, jak mają się moje jajeczka. Wczoraj moja druga samiczka, o właśnie ta. Ona nazywa się Piękna. No bo jest piękna. Od kilku dni drapała w podłoże, szukała sobie miejsca, żeby mogła złożyć jajeczka. No i wczoraj udało się. 17 jajek zostało złożonych. Znaczy zostało złożonych ich więcej, ale tylko 17 je było zapłodnionych. Tutaj moja druga jaszczurka Aga. Ta złożyła już ponad miesiąc temu jajka. Jest 22 sztuki, są w inkubatorze. Także jeszcze miesiąc i może jaszczureczki będą się kluły. Pokażę wam jak się mają jajka w inkubatorze. Oczywiście inkubator jest robiony przeze mnie. To są te jajeczka, które były złożone wczoraj. Tu jest ich trochę więcej, ale jak widzicie, tu jest jedno troszkę zapadnięte. No, ja je włożyłem, zobaczymy co z tego będzie. Drugie też, te akurat też takie lekko zapadnięte jest. A reszta jest ok, reszta jest cała. Temperatura w granicach 29 stopni na termometrze. A tutaj są jajeczka, które były złożone ponad miesiąc temu, więc widać, że są większe. Temperatura 28, no 20, około 28 stopni. Można troszeczkę temperaturę jeszcze ustawić termostatem. Tam powiedzmy o ten 1 stopień. Więcej. Także tak się mają jajka. Niebawem jaszczurek będzie, no tak za około miesiąc jaszczurki będą się kluły. Tu jeszcze Wam pokażę na koniec moją hodowlę. Ja nigdy się nie bawiłem w hodowlę karaluchów. Zawsze kupowałem, ale z tego względu, że nauczyło mnie to, że w zeszłym roku młode musiały mieć dostęp do świeżego, żywego pokarmu, więc postanowiłem, że nie będę zamawiał takich dużych ilości. Część sobie wyhoduję po prostu sam. Zaraz zobaczymy, czy gdzieś
uda nam się te maluchy zlokalizować. Tutaj o, widać, że są dorosłe, ale widać również małe zasrańce, których też jest tutaj bardzo duża ilość. To jest dubia oczywiście, karaczan argentyński, jeden z najlepszych pokarmów. O, są też maluchy, widać, że sobie tutaj również spacerują. Jest ich tutaj naprawdę bardzo duża ilość. Ten karaczan jest naprawdę bardzo dobrym pokarmem z racji tego, że zawiera bardzo dużo, praktycznie to jest same białko, zawiera dużo czystego białka. W hodowli też jest podobno bardzo dobry, ponieważ u tego gatunku praktycznie nie występuje kanibalizm, więc jest bardzo duża przeżywalność wśród maluchu. Trzeba po prostu tylko zapewnić odpowiednią wilgotność. O, zobaczcie, tych maluchów tutaj też jest od groma. Odpowiednią wilgotność, odpowiednią ilość pokarmu i karaluszki będą się miały dobrze. Ja tutaj im trochę dzisiaj bałaganie, te karaluchy nie, te karaczany nie bardzo przypadają za jakimiś tutaj zmianami w swoich domach, więc ja im tutaj nie będę już teraz mocno przeszkadzał. Włożyłem celowo tutaj taką miseczkę z mokrym vermiculitem czy tam vermiculatem, po to, aby ta wilgotność była troszkę wyższa. Karaczany lubią, jak jest wilgotno i ciepło, więc no, staram się tutaj im takie warunki zapewnić. Pod spodem, pod pojemnikiem jest kabel grzewczy po to, żeby ta temperatura miała optymalną wysokość, żeby one mogły się prawidłowo rozwijać, rozmnażać. Także myślę, że powoli będziemy kończyć, nagrywać filmik. Jak tylko coś się będzie ciekawego działo, ja będę wam starał się na bieżąco to jakoś relacjonować. To, co się dzieje, jeszcze wam pokażę na koniec mojego chłopaka. Niedługo będziesz miał kolegę, jak dojedzie, i koleżankę nową. Także szykuje się zakup nowych jaszczurek. No właściwie zakup już jest, można powiedzieć, zaklepany, przyklepany, ale no, pogoda troszkę nie rozpieszcza. Znaczy dzisiaj akurat jest w miarę ciepło, a ja będę mógł dopiero prosić o wysyłkę tych, znaczy prosić o wysyłkę tych jaszczurek gdzieś pewnie od wtorku, więc zobaczymy, jak pogoda będzie się przedstawiała. No dobra, tu jeszcze kotka, niech się pożegna z wami. Co kiciunia? Leżysz sobie, co? Leżysz sobie, się wygrzewasz. O, a kto tutaj wygląda z szafy? Piesek mój. Sulek, tak? Co niunia? To jest moja niunia, suczka. Znaleziona 3 lata temu. Oczywiście też przeze mnie. Przygarnięta do domu, kochany piesek. Także oprócz moich jaszczurek powoli poznajecie resztę całego towarzystwa. No trochę tych zwierzaków w domu jest. To na dziś wszystko. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie.